Drugi tydzień Adwentu, czwartek, 13 grudnia. Z Ewangelii według świętego Mateusza. A od czasu Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je. Z nauczania świętego Jana Pawła II. Życie chrześcijańskie jest ciągłym zmaganiem się o realizację Królestwa Bożego, które wkroczyło w dzieje świata i zostało definitywnie zapoczątkowane przez Chrystusa w tym świecie. Jednakże to Królestwo nie jest z tego świata. Ono jest od Ojca i tylko Ojciec może je urzeczywistniać w ludziach. Ludzie zaś mają być podatną glebą, na której będzie się ono rozwijać i wzrastać. Czasem trzeba dla tego królestwa ponosić wielkie ofiary i prześladowania. Takiej próbie wierności poddawany był niejednokrotnie na przestrzeni wieków wasz Kościół, chrześcijanie Europy i całego świata, klękając w modlitwie na progach obozów koncentracyjnych i więzień, powinni być im wdzięczni za światło, którym oni rozjaśnili ciemności, bo było to światło Chrystusa. Zachęceni przykładem tych niezłomnych świadków wiary możecie i powinniście odważnie podjąć się wielkich wyzwań, jakie stoją dzisiaj przed wami. Jak nigdy dotąd narody potrzebują światła Ewangelii i mocy z niej płynących, aby urzeczywistniać Królestwo Boże w świecie i w sercach ludzi. Zwłaszcza tego światła potrzebują ci nasi bracia, którzy byli go pozbawieni przez długie lata. Papież Franciszek naucza. My modlimy się za naszych braci i siostry, którzy są prześladowani, i chwalimy Boga, ponieważ pomimo tego wciąż z odwagą i wiernością składają świadectwo o swojej wierze. Ich przykład pomaga nam bez wahania opowiadać się po stronie Chrystusa, świadcząc o Nim mężnie w sytuacjach dnia powszedniego, nawet w środowiskach pozornie spokojnych. Zadanie adwentowe. Swoją myślą i modlitwą obejmij tych wszystkich, którzy w różnych częściach świata są prześladowani ze względu na wiarę w Chrystusa. Jeżeli możesz do modlitwy, dołącz jakąś ofiarę. Przyjęte cierpienie, wyrzeczenie dobrej rzeczy lub wesprzyj finansowo organizację, która pomaga prześladowanym chrześcijanom.